Cześć wszystkim! Znowu Open 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, w następnym, znaczy w poprzednim odcinku, jak widzicie, sprawy trochę wymknęły się spod kontroli. Ale spoko. Jakoś to ogarniemy. Dobra. Stawmy się tutaj. I ognia. Nie ma co czekać. Od razu walniemy im błyskiem. Dobra. Poczekamy, aż potyczka zejdzie. Sure. I co my tu mamy poza zwłokami? To jest ta biblioteczka. I nadal jest oznaczona jako kradzież. Może już nikogo nie ma, kogo moglibyśmy okraść. Okej. Dobra, zobaczmy, czy są tu jeszcze jakieś wichty. Chyba nie. Dobra. Swój modlitwy przeciw niemocy. Może coś ukrytego? Nie. Dobra. No to tyle. Zobaczmy, czy konstrukty nie wydostały się na resztę lecznicy. Ta... ona gdzieś uciekła. Tak, nie miała tutaj nic ciekawego. Dobra. Ona została... Wynoszę się stąd, tu nie jest już bezpiecznie. Ta, zdecydowanie. W lecznicy coś się teraz wydarzy. Wydarzył się jakieś zmiany. Biografia mojej postaci zmienia się w trakcie przygody. Mogę to zobaczyć gdzieś? Dziennik, biografia, pustwa, porady, nie ma coś takiego jak postacie. W sumie przydałoby się w dzienniku coś takiego jak postacie, tak jak jest w Wiedźminie. Bardzo przydatna rzecz. Zwłaszcza jeżeli ma się małą przerwę od gry, się wraca po jakimś czasie. Co licha tam się stało? Otrzymałeś pozwolenie na zadawanie pytań. To skomplikowane. Jeden z pacjentów, Usgrim, pracował dla Bractwa Ołowianego Klucza. Tylko nie zdawał sobie z tego sprawy. Azo był pod wpływem pacjenta, ale sam pacjent wtedy tak naprawdę nie był sobą. Czytałem relacje o osobach, które potrafiły robić to, co opisujesz. Relacje te są nieliczne, bardzo krótkie i niezbyt wiarygodne. Niektóre posuwają się nawet do wniosków, jakoby była zawsze jedna i ta sama osoba. Jeśli rzeczywiście taka osoba znajdowała się wśród nas i planowała naszą zgubę, gdybym tylko nadal miał ciało, mógłbym się teraz do czegoś przydać. Obawiam się o przyszłość tej instytucji. Jestem ci wdzięczny, że zdołałeś pozbyć się tego zagrożenia, zanim ktoś niewinny utracił życie. Ponownie otarliśmy się o skandal. Zanim ktoś niewinny utracił życie. Rozumiem, że nie możesz zejść na dół i zobaczyć stosu zwłok, które tam znajdują się na dole, ale okej, dobra. A co za Azo? Jaką rolę w tej katastrofie odgrywały jego eksperymenty? Między mną i Azo doszło do konfrontacji. Byłem zmuszony go zabić. Co za strata. Nikt tutaj nie był bardziej utalentowany od niego. Miałem nadzieję, że z czasem go zrehabilituję. Ale w takim umyśle jak jego, pełnym pomysłów, nie ma już zbyt wiele miejsca na cierpliwość. Chciałbym dowiedzieć się więcej na temat tej sprawy, ale prawdę mówiąc wyświadczyłeś tej instytucji przysługę. Gdyby jego występki dotarły do wiadomości opinii publicznej, powstałby straszny zgiełk.
Nie wiem, jak mogłem być tak ślepy, aby zaufać mu po raz drugi. Mam nadzieję, że w przyszłości będziesz bardziej ostrożny. How do you do? Co nowego? Tyle? Ten, który czeka. Nic więcej nie mam. Yeah? Ciekawe, bo wszystkie jakby... A nie, dobra. Zadanie zakończone. Okej, myślałem, że na to jest aktywne. Dobrze. A to cóż, wiecie co? Może odpoczniemy w słonym maszcie. I wychodzimy z tego miasta. O, co tu się dzieje? Welcome. Przepraszam. Mam dla ciebie wiadomość. Zostałeś wezwany do domu Hadretów. Lady Webb życzy sobie widzieć się z tobą tak szybko, jak tylko możliwe. Opowiadają o niej, że jest starożytnym pająkiem, który snuje swoje sieci po całym mieście. Jeżeli chce się z tobą widzieć, to albo masz wielkie szczęście, albo strasznego pecha. Czy znajdę dom Hadretów? Nieopodal, mój panie, w południowo-zachodniej części paprotnego brzegu. Lady Webb znajdziesz w górnym piętrze. Powiedz mi o Lady Webb. Czyżbyś nie znał Lady Webb? Jest też szefową grupy dunryckiej, chociaż nikt jej właściwie od dawna nie widział. Ale rządzi nią, odkąd pamięć sięga. Jest już stara, podobno najstarsza na świecie. Nigdy nie wychodzi ze swojego pokoju. Niektórzy mówią, że całkowicie zmarniała i została już tylko kubką kości utrzymywaną przy życiu dzięki czarnej magii. Mówi się, że nieustannie zbiera informacje, dbając o nasze bezpieczeństwo. Opowiadają też, że pociąga za sznurki na dworze Duke'a. Ma wokół siebie wianuszek enigmatyków na każdy rozkaz donoszących o wszystkim, co się dzieje. Jeżeli w tym kraju zrobisz coś złego, zanim poprosisz bogów o przebaczenie, lepiej najpierw poproś o Lady Webb. Co to jest grupa Dun... Co to jest grupa Dunryckiej? Dunryckiej. Cała zgraja enigmatyków z domu Hadretów. Postawili sobie za cel utrzymać porządek, ale najwyraźniej nie lubią, by widziano, jak to robią. W tym mieście problemy ustają same z siebie, a gdy tak się dzieje, to właściwie nie musisz zgadywać dlaczego. Skąd wiedziałeś, gdzie mnie znaleźć? No cóż, to Lady Webb. Ona wie wszystko. Dobrze. Ale zanim tam się do niej udajemy, jak wolałbym odpocząć. Nasze zdrowie mogłoby być w troszkę lepszym stanie. A właśnie, jak tam nasza reputacja? A miałem nadzieję wyjść w tym odcinku z miasta, ale chyba... Chyba pozostanę na nadziei. Dobra, wracając do naszej reputacji. Życzliwość 3, uczciwość 2, racjonalność 1. Pasja. Okej. Okay. Życzliwość i uczciwość. Chyba była już taka wcześniej. Reputacja drużyny Zatoka Buntu nieznacznie pozytywna. Czyli pozostało, tak. Na chwilę. Na czym mi zależało, tak? Wiara i przekonanie. Życzliwi wędrowcy. Preferowane z... Dobra, wiecie co? Chyba muszę w dzienniku to sprawdzić. Encyklopedii. Bestiariusz, miejsca porady, statystyki. Żbóstwa. Notatki. Dziennik. O, biografia. A jest biografia. Rzeczywiście. Uzupełnia się. Dobra. Wiedza. Styki postaci. Padłości, porady, miejsca, mechaniki. Ekipunek, bóstwa, bestia. Nie ma spisu klas. Szkoda.
Prawda, życzliwość jest jedną z moich reputacji, którą powinienem pracować. Nie pamiętam, jaka była druga. Cóż, one żył nie wiedzą. Well met, friend. Chcę zamówić. Czekaj, czas trwania dwóch odpoczynków. Kondycja plus jeden, atletyka plus jeden. Okej. Okay. Hey there. Dobra. Udajemy się do Lady Web. Ale przypomina mi się Spider-Man. Z którego to było roku? Z lat 90. ta seria. Tam była Madame Web. Jeżeli ktoś ją pamięta, to... Też była dziwna osoba. Też, znaczy nie, nie znam jeszcze Lady Web. Ale na pewno to będzie ciekawa osobowość, więc... Więc chętnie ją poznamy. Dobra. Rezydencja. Gdzie miałem się do niej udać? Misję. Przez bramę śmierci? Nie. Dom Hadretów. Tutaj. To rzecz w szacie. Kiedy zbliżasz się do zjawy, nagle czujesz potężny niepokój, który ciąży ci jak kamień na sercu. Uczucie nie jest do końca rzeczywiste. Bardziej przypomina wspomnienie takich emocji niż ich przyzywanie. Mimo to aż ściska cię w dołku. Zjawa ma zmarszczone brwi i zatroskany wyraz twarzy. Inni misjonarze... Byłem rozkojarzony, czy kłamią? Byłem rozkojarzony. O! Oh, and what troubles you? Uścisk w dołku nasila się i przez chwilę masz wrażenie, że zwymiotujesz. Zasycha ci w ustach. Proszę o wybaczenie, Minecio. Pragnę opuścić bractwo. Mężczyzna splata palce i w zamyśleniu przykłada je do ust. You have been an apt student, and your convictions have inspired those around you. May I ask what has changed to make you feel this way? Zobaczmy. Osoby, które chcielibyśmy nawrócić, zrobiły rzeczy niewyobrażalne. Ofiary, okaleczenia. Zjawa powoli wypuszcza powietrze, zaciskając usta, a w jej oczach widać współczucie. Kładzie dłoń na twoim barku. These are the ways of the heathen world. Bogowie lepiej by uczynili, gdyby zniszczyli nas wszystkich i zaczęli od nowa. Perhaps they would. It may come to that one day. This is why we must not fail. The heathens are beyond the gods' reach. They do not know better. We are tasked with delivering them to the gods, so that the gods may heal their souls. Czy to w ogóle możliwe? I have seen it with my own eyes. You will see it too, if you choose to remain. There is no greater calling than the one we have chosen. Neither words, nor wealth, nor battle will end this suffering. Only the gods. Will you give them that chance? Uścisk w twoim brzuchu zdaje się natychmiast zniknąć, a niepokój ustępuje czemuś zgoła odmiennemu, ciepłu i ukojeniu. Wiesz, że nigdy nie zdołasz się za nie właściwie odwdzięczyć. Kiedy wizja przemija, zaczynasz zadawać sobie pytanie z dziwnych spojrzeń, jakimi obdarzają cię osoby w pobliżu. Twoja ostatnia odpowiedź wciąż rozbrzmiała ci w ustach. Tak,
Okej. Okay. Jest jakaś dziwna sekta najwidoczniej. Manipulują ludźmi. W ten sposób, aby pozostali przy nich i dalej im służyli. Okej. Okay. Musimy iść na piętro. Zgodnie z tym, co nam powiedział posłaniec. Okej. Okay. Gdzie tu jest pokój? Lady Web. Czy to chodzi o tutaj? Lady Web cię teraz przyjmie. Okej, okay, no to fajnie. Rzeczywiście nie wygląda zbyt młodo. Hey there. Kobieta zaciska chude, pomarszczone palce na stosie pergaminów i cienka skóra staje się być niemal przezroczysta, niczym z całą cełą z babiego lata, otalające blado-błękitne żyły, jak to bywało osób w bardzo podeszłym wieku. Jej dłonie upstrzone są kleksami atramentu, opatrzone od świec i bliznami powstałymi na skutek skaleczeń o niezliczone krawędzie zwojów. Wygląda jak wzorzysta kołdra przedstawiająca jakąś wielką, niemożliwą do opisania prawdę. Kobieta nie podnosi wzroku z nad lektury. So, the messenger conveyed my summons. A miracle that would make the reincarnation of Aethys look like a child's cantrip, surely. It doesn't draw the most inspired minds, messaging. They failed me so many times of late, I nearly sent a cipher after you instead. Hmm. So this is the Watcher who took over Cad Nuar. Oh, don't look so surprised. It isn't an attractive expression. I wouldn't be where I am for long if I let details like that escape me. Tak. No, znaczy zdecydowanie. Mizerna sztuczka, biorąc pod uwagę sławę Kenua. And this fiasco in the sanitarium that you seem to have gotten yourself into the middle of. What in blazes possessed you to stir that nest of trouble? Prowadzę śledztwo w sprawie pewnej bardzo dziwnej grupy. Strange does not begin to describe them. The practices of the Leaden Key defy all reason. You're not the only one with an interest in their recent activities. I've lost 4 ciphers this year alone trying to get someone inside their ranks. As it is, we only have our suspicions about who is in the group and what they intend. Which I suppose means we have much in common with them. I asked you here because I wanted to know what your interest was in all of this. I thought perhaps we might help each other. Why are you looking for the Leaden Key? Jeden z członków bractwa sprawił, że moja dusza doznała przebudzenia. Chcę, żeby odwrócił ten proces. Przymykając drżące powieki, po chwili jej twarz nieruchomieje, usta lekko się rozchylają, a palce na moment rozluźniają. Z dłoni wypada kilka kart pergaminów. Opadają estetycznie na podłogę, rozsypując się wokół jej nóg, jak liście pod umierającym drzewem. Mięsiste powieki kobiety otwierają się ponownie. Kieruje spojrzenie wprost na ciebie. The gods are cruel, I'm afraid. The man you seek is Theos X Arcanon, Grand Master. The Leaden Key. One of the most elusive and dangerous men Aeora has ever known. Okej, okay, to w końcu poznaliśmy jego imię. Wygląda na to, że to ten sam gość, który właśnie tak przy tym słupie na początku gry zabił tych ludzi. Jeżeli mamy go schwytać jakoś, czy do czegoś zmusić, nie będzie łatwo, skoro może tak zmieniać sobie ciała z pstryknięciem dłoni. Dobra. Skąd wiesz, że szukam Taosa? Because you have seen his face, and that makes it a simple matter for me to see it. You even happened to catch him in his ceremonial garb, it seems. Must have been a special occasion. Co możesz mi powiedzieć o Taosie? More than most, though very few would know so much as his name. And there is no way of knowing how much of what I've read is true. The Leaden Key dates back more than 2,000 years. If rumors are to be believed, Theos was the one who created it. No cóż.
Czyli możemy przypuszczać, że nie ma jednego stałego ciała, tylko ciągle musi je zmieniać. What scraps of evidence exist suggest that he has died many times, only to be reborn each time exactly the same man. Awakened during adolescence with all the knowledge and experience of all his lifetimes. The plots he orchestrates sometimes take hundreds of years to bear fruit. Needless to say, this is not the natural order of things. But he is said to be one of Whitaker's favored, and that old bat was never one to let rules get in the way of favoritism. Musi mieć ciekawą osobowość. That may also explain another supposed gift of his. His body is no boundary to his soul, and he is known to take possession of others, if their souls are weak enough. Often it is for elaborate deceptions, but sometimes he simply forces them to kill themselves. He is not known for his generous supply of pity. He is also not one to show himself in any but their most critical matters. If he has directly involved himself in whatever the group plots now, it may be your only chance to find him. And once you do find him, if you can find him, I would not hold my hopes too high if I were you. He is a driven, single-minded man. He will not have the slightest concern for your problems. Skąd tyle wiesz na temat Taosa? The same way I come by all my knowledge. Exhaustive research, spying, bribery, perhaps some less savory measures. Whatever the knowledge demands, I pay in full. There is nothing of greater value. Unfortunately, with Theos, there is also nothing more scarce. He has covered his tracks far too well. His manipulations of the course of history are lost to time now, though I believe they were many. Co jeszcze powinienem wiedzieć o Bractwie Ołowianego Klucza? Precious little, I'm afraid. You may know much of it already. No one member knows the identity of more than a handful of other members. They are kept in the dark of missions they are not involved in, or sometimes of those they are involved in. They exist to hide secrets they themselves don't know. If you can imagine how gullible someone must be for that to appeal. Zdecydowanie. Despite that, they are very good at what they do, owing much to their founder, who will take matters into his own hands when necessary. And he does not fail. Czego ode mnie oczekujesz? Keep me informed. The Leaden Key has been busy lately. And that is distressing news. I can only guess as to what they intend. You seem to have a knack for turning the stones they've crawled beneath. Keep turning them. Dunreed Row will not stop you. Fajnie mieć kontakty z taką organizacją. Whatever it is they're up to, figuring it out will be of great use to both of us. In your case, it will surely point you to Theos. In return, I will share our knowledge with you as we learn it, and provide you with what assistance I can. Niech będzie. If you find your trail has run cold, come to me with whatever you have. There is much I may be able to do for you. Jest coś, co mogę ci powiedzieć na temat działań Bractwa Ołowianego Klucza. Well, let's hear it. Znalazłem Taosa w lecznicy dusz w Popiętnym Brzegu. Wcielił się w pacjenta. Próbował zaszkodzić animacji poprzez pogorszenie jej publicznego wizerunku. Forgive me. It is unlike Theos to leave witnesses. He must be furious. He did not aid you as you'd hoped, I take it? Well, take heart. With any luck, when he has finished his business, he will surely come and find you again, if only to kill you while you sleep. Miły człowiek. This news of yours makes sense, of course. To dabble in animancy is to puzzle over the secrets of the gods.
This would not be the Leaden Key's first action against it. Mm-hmm. If we can learn more about their goals and methods, perhaps we can get the palace behind us. With Avar's support, we may be able to put a stop to this. Okej, to na razie wszystko. Mam inne pytanie. Yes? Jesteś jasnowidzką? If you are hoping I can look at your hand and tell you whom you should marry, you can just wipe that notion from your mind. I do not know what will happen tomorrow. That is what I pay spies for. Being a cipher is not unlike being a watcher. You notice more about what is already there. Many can hold an object and know where it's been, or peer into the thoughts of people around them. They can also sometimes affect those thoughts, but that would be unethical, of course. Tiny, talented few pick up so much about the world around them, they can get images of things to come, but these are fleeting and unreliable. Mówiła, że nie wiesz, co stanie się jutro. Who said I was talented? I don't. Least not that I can trust. And with me, it's only ever about one thing anyway. A co? A quiet day at home. Czy jest jakiś Lord Webb? There was. Co się z nim stało? He believed in dying with dignity. He was old-fashioned that way, my husband. We saw the world very differently, he and I. But he was good to me while he lasted. Ile masz lat? Niegrzeczny z ciebie chłopczyk, gdzie twoje maniery? Czy zapomniałeś o przyzwoitości i dobrym wychowaniu? I lost count ages ago. Such a strange thing to celebrate, getting closer to death. Oh, I've had my share of work done to prolong my existence, if that's what you're wondering. I'm not ashamed of it. I'm not done here. There are things I still wish to learn. And I'll be the effigy if I let Bereth carry me off before I'm through. Mm-hmm. There was a time when I considered enlisting the theorems of Pondgrum to extend my life indefinitely. I found the thought of devouring my political enemies to sustain my own life greatly appealing. I must have gone soft with age. Okej. Okay. Powiedz mi o grupie dunryckiej. All the things there are to know in this world, and you ask me about work. Deerwood is a rebel country. Conflict is in its blood. If you think a few guards posted in our cities keep chaos at bay, you are very new to town indeed. We are Deerwood's cipher investigators, of course. But what we really are is its last barrier against anarchy. People are more at ease when they believe they are watched over by someone more enlightened than they are. It pacifies them. So that is the image we foster. Taka Liga Sprawiedliwości. And we do try to be enlightened for their sake. The knowledge we gather here is Deerwood's standing army in many ways. We learn what's vital and we act on it while Deerwood sleeps, blissfully unaware of the terrifying truths all around them. I wish I could tell people the things I know sometimes, but the truth is I don't think many of them could bear it. Jak się tu znalazłaś? Me? I started this place. In a different time, under a different duke. I impressed the duke with my research and my work ethic, and he became possessed of the notion that I would be ideal to lead a secret network of gifted investigators. I don't know how such an idea got into his head. Może ktoś zabił jego rodziców i miał tak fortunę do wydania. Okej, chyba. Wszystko. Yes. Co możemy o nią zapytać? Try your best not to die out there. Staram się. Proszę pani. Hey there. Okej, wszystko tutaj byłoby kradzieżą. Więc nie zabierajmy nic. Ha 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 ha.
Ciekawe, czy coś jeszcze możemy tutaj znaleźć. Sporo agentów. Jest jakaś pani, z którą możemy porozmawiać. Okej, w następnym odcinku porozmawiamy z nią. Zobaczymy, czy są jeszcze jakieś inne osoby, z którymi można porozmawiać. Może znajdziemy jeszcze jakieś zadanie. No i będziemy jechać dalej. Już nawet nie będę wam obiecał, że wyjdziemy za taki bunt w następnym odcinku. To chyba nie ma sensu. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!